Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 23 lipca 2022 roku. Słuchacie właśnie 404 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas i ponownie witam się z wami z Katowic, Gliwic. A tak naprawdę to dalej jestem w Zabrzu. Dzisiaj ponownie porozmawiamy sobie o, no właśnie, śląskich atrakcjach turystycznych dla miłośników grozy. Do usłyszenia za chwilę. Przed Państwem Paweł Mateja! Witamy ponownie z Katowic. Mówię witamy, bo jest ze mną Paweł Mateja. Cześć. Witam was. Tyś je nasz. Piątka. Nagrywamy na żywo, co się zdarza... No poza... Nie, na Pelkonie kiedyś nagrywaliśmy na żywo, to już się kiedyś zdarzyło. Ale ostatnio nagrywaliśmy... Znaczy, Jezus Maria, ostatnio w maju nagrywaliśmy. A, Boże, przecież, festiwal grozy i fantastyki, tak. Wow. Niesamowite. I teraz ponownie spotykamy się, by opowiedzieć wam troszkę o Śląsku z perspektywy urlopowo-grozowej właśnie, miłośnika fantastyki, grozy i mocnych wrażeń z takiej perspektywy. W tym ostatnim podcaście opowiadaliśmy wam z Pawłem o Domu Strachu Azylum, a dzisiaj opowiemy wam o naszej wyprawie do Gliwic. I zacznijmy może od kulturki i willi Karo. Jak często bywasz w willi Karo? Znaczy, bo uściślimy, że to była twoja wycieczka do Gliwic, nie moja, bo ja w Gliwicach mieszkam. I bo to jakby nawiązując do twojego pytania, byłem w willi Karo chyba 3 razy w całej mojej karierze przebywania w Gliwicach, która trwa od 12 lat, 13. 12-13, czyli nie jesteś rodowitym Gliwiczaniem. Nie jestem, ale Ślązakiem tak. Okej. Okay. No to akceptujemy twój pobyt tutaj, udział w podcaście. Nie no, ale tak na serio, Villa Karo to jest oddział muzeum w Gliwicach i wybraliśmy się tam w związku z wystawą Wojciech Siódmak Uniwersum, która odbywa się w Villa Karo od 8 lipca do 10 października. Ty byłeś na niej już drugi raz, nie? Tak, byłem na niej drugi raz, dlatego że wystawa rozpoczęła się tydzień temu. I na jej rozpoczęciu był sam Siódmak, dlatego uznałem, że to będzie dobra okazja, żeby go zobaczyć po prostu na żywo i posłuchać. Była to umiarkowanie dobra okazja, dlatego że bardzo dużo ludzi pomyślało podobnie, a jak widziałeś, tam nie ma zbyt dużo miejsca, żeby tych ludzi wszystkich pomieścić. Po prostu było ciasno i ciepło, no ale nadal chyba było warto. Mhm. No ja byłem już bez Siódmaka na miejscu i szczerze mówiąc... Znaczy nie czytałem o tej wystawie, tak? Nie wiedziałem czego się spodziewać, ale jako, że sam mi cały czas podkreślałeś, że Gliwice to niewielkie miasto, tak, że bym się nie wiadomo na co nie nastawiał i tak dalej, do tego mówię jakieś małe muzeum willi, spodziewałem się raczej skromnej wystawy, a się okazało, że ta ekspozycja była no, zacna, w sensie było tam tych obrazów, nie wiem, ze 30 obrazów, rysunków, tak? I to dużych obrazów. Niektóre z nich, znaczy... Nie wiem, czy to trochę nie wyprzedzam,
ale jeśli ktoś, bo ta wystawa ona będzie ruchoma, to znaczy ona będzie wędrowała gdzieś później dalej w Polskę. Tak, ja... na pewno w Gdańsku będzie, na Wawelu w Krakowie i w stolicy gdzieś. I myślę, że naprawdę warto się na nią wybrać, nawet jeśli ktoś jest lekko może sceptyczny wobec Siódmaka, dlatego że te obrazy są duże. Niektóre z nich. I zupełnie inaczej prezentują się na nich detale, które można zobaczyć gdzieś w przedrukach. Tak jak ja na przykład, dla mnie ta wystawa była tyle interesująca, że ja od wielu lat, może nie w ostatnich latach, ale dawniej byłem wielkim fanem nowej fantastyki. To znaczy dalej jestem jej fanem, ale jej nie kupuję na bieżąco. Zresztą wtedy też nie kupowałem, kupował ją mój ojciec i te obrazy Siódmaka się po prostu w niej pojawiały i stąd jakby znam samego autora. Znaczy no, jego sylwetkę i jego twórczość. Dlatego też na tą wystawę się wybrałem w dużej mierze. Mm-hmm. I ja tutaj dopowiem, że rzeczywiście te grafiki wyglądają zupełnie inaczej niż na, tak jak powiedziałeś, różnych przedrukach, czy jako grafiki komputerowe przez tę skalę. Bo to, że te obrazy są duże, to nie chodzi o to, że o, fajnie, duży obraz, tylko że rzeczywiście widać tam masę takich detali, których normalnie nie zauważymy. To jak, nie wiem, jakiś element, który na mniejszej grafice, na miniaturze wygląda po prostu jak włosy, przekształca się w jakieś kamienie, potem w jakieś czaszki i tak dalej. To czegoś takiego poza właśnie tego typu wystawą raczej nie ujrzycie i nie docenicie. I tak jak Paweł powiedział, ta wystawa ma krążyć. Tak? To jest inauguracja cyklu właśnie takich wystaw w całym kraju. 10. urodziny Siódmak będzie obchodził 10 października i to jest też dzień finisażu tej wystawy. Też będzie obecny wtedy w Gliwicach, więc jeżeli będziecie 10.10. na miejscu, no to możecie wpaść też na spotkanie z autorem i przy okazji właśnie zobaczyć to malarstwo, rysunki i rzeźba, bo to też jest ważne. Ja na przykład nie wiedziałem, że Siódmak się w ogóle rzeźbą zajmuje. Zajmował się chyba w skromnym stopniu, ale robiły moim zdaniem całkiem dobre wrażenie tej jego właśnie rzeźby. Co jeszcze mogę dodać, bo byłem na tym rozpoczęciu i co mnie wtedy zaskoczyło, znaczy to nie było może wielkie zaskoczenie i nie chcę tutaj ageizmem jakimś wjechać, ale było tam bardzo dużo starszych osób wtedy, które podejrzewam, że częściowo przyszły po prostu dlatego, że rozpoczęła się wystawa, no bo tam regularnie różne są, a było to tyle ciekawe, że wiele osób naprawdę wydawało się być zafascynowanych tymi obrazami, które w ogólnej kulturze polskiej, co zresztą nawet Siódmak podkreślał, on nie jest malarzem mainstreamowym, nie jest malarzem powszechnie w Polsce znanym, jest on znany fantastom, fanom fantastyki. A tutaj jakby trafił do szerszej publiczności jako wystawa po prostu obrazów. Nie? Jakby taką rangę ma niewielu, tak naprawdę mam wrażenie, twórców fantastyki, jakichś tam, znaczy grafik fantastycznych w Polsce. No w tej chwili w Warszawie mamy tą wystawę Waliszewskiej, którą cholernie bym chciał odwiedzić, gdybym nie musiał jechać do Warszawy. No i Beksińskiego, który na stałe jest w Sanoku, a teraz też w Tychach. No ale niewielu tak naprawdę jest takich artystów, których z taką pompą by gdzieś tam otwierano ich wystawy. I to jest super. Mm-hmm. I tak jak powiedziałeś, no, Siódmak jest raczej znany głównie fanom literatury spod szyldu Franka Herberta czy Filipa K. Dicka. Zresztą ja tylko jeszcze może dodam, że on jak właśnie był na rozpoczęciu, mówił też o tym, że bywał na przykład na Pyrkonie ze swoimi obrazami. I stąd on, znaczy wie, że na przykład wiele młodych osób może jego obrazy kojarzyć no, po prostu z Pyrkonu. Mm-hmm. Więc jeżeli macie możliwość, no to do 10 października odwiedzajcie Gliwice, jeżeli nie, no to potem szukajcie tej wystawy w innych miejscach kraju. Nie wiem, czy ona będzie w 100% identyczna, czy może tam będą jakieś drobne różnice, ale to już sobie doczytacie na pewno w sieci. My teraz przejdźmy zaś do drugiej atrakcji. W sobotę 16 lipca 2022 roku nie tylko byliśmy na wystawie Siódmak Uniwersum w Villi Caro, ale też byliśmy w Parku Chopina i wzięliśmy udział w 15. Międzynarodowym Festiwalu Ulicy Ulicznicy. Tak, to jest festiwal, który co roku odbywa się w Gliwicach, jak sądzę, od wielu lat. Ja też może wielu nie jestem świadom jego istnienia, ale on ma już jakąś zbudowaną taką solidną pozycję i historię. Jest to festiwal, który chyba właśnie co roku zaczyna się gdzieś w okolicach początku czerwca i trwa mniej więcej przez cały lipiec.
co kilka dni prezentując jakieś różne, bardzo nietypowe, niekonwencjonalne, rzadko spotykane w powszechnej kulturze jakieś performance'y, czy przedstawienia i takie różne imprezy. Mm-hmm. Brałeś udział w którejś z poprzednich edycji? Tak, tak, na pewno w kilku poprzednich brałem. No, rok temu chyba nie była, może był, nie wiem, ale co roku zazwyczaj wychodzi mi tak, że przyjdę na jakąś jeden, dwa punkty programu, bo no ich jest dużo, ale one są bardzo tak rozrzucone, że na przykład tutaj w jakiś wtorek o 18 jest 15-minutowe przedstawienie na rynku, w inny dzień mamy, nie wiem, jakiś cały blok dla dzieci, jeszcze inny jest coś, co może być ciekawe, ale nie wiem, co to będzie i na przykład, nie wiem, albo wypadną mi jakieś inne plany, więc zazwyczaj uda mi się na jakiś jeden punkt tylko załapać. My o tym rozmawialiśmy tak prywatnie, nie? Że gdy się mieszka na miejscu jest, to tak naprawdę nawet trudniej jest wbić na taką imprezę, bo zawsze ma się jakieś inne plany, tak, tak. Coś tam z tyłu głowy albo wypada w takich godzinach, że akurat nam nie pasuje, no bo ja w Łodzi mam tak samo, a tutaj, to ty mi akurat powiedziałeś, że jest taki festiwal, ja wbiłem wtedy na program i okazało się, że w sobotę występował teatr Miraculous Theatre Company, Miraculous jak ta bajka o Biedronce, z przedstawieniem funeralnym, to był spektakl funeralny, Funerabilis. I tak sobie pomyślałem, spektakl pogrzebowy, cmentarny, czemu nie? Tak jak już sobie robię taki wypad, trochę w kontekście też grozy, horroru, fantastyki na Śląsk, no to trzeba to zobaczyć. Powiedz, uprzedzając fakty, jak często przy tych poprzednich edycjach byłeś gwiazdą show? Ani razu. A teraz się trafiło, ale jak do tego doszło, dowiecie się za moment. Jest to spektakl funeralny, pogrzebowy, ale utrzymany raczej w stylistyce, chciałem powiedzieć. To jest bardziej komedia, czarna komedia wprawdzie, ale jednak komedia traktująca o właśnie ostatniej drodze zmarłego już w trumnie, o samym pogrzebie. Jest to grupa, jak już mówiłem, Miraculous Theatre Company. Z tego, co wyczytałem na stronie czy to Gazety Gliwickiej, czy tego festiwalu, jest to grupa francuska. Co jest nietypowe, bo okazało się, że jeden aktor mówi po polsku. Nie wiem, czy ty też miałeś takie odczucie, ale ja byłem totalnie zaszokowany, nie spodziewałem się tego. Też się tego nie spodziewałem, ale to z tego względu, że no, przedstawienie w zasadzie było dzielone jakby na dwie części. Nie? I ta pierwsza była nie ma i porozumiewali się w niej tylko jakimś takim pochukiwaniem do siebie. Okrzykami, i tak. No właśnie, i ja myślałem, że to jest jakaś taka cecha całego będzie przedstawienia, że będzie ono no, w zasadzie takim niemym, troszkę w stylu może Jasia Fasoli, bo z tym mi się to kojarzyło. Bardzo czyli, mocno w stylu tak, Jasia Fasoli. Tak, tak, tak. No właśnie, jeśli ktoś lubi ten typ humoru, to właśnie był ten typ humoru. Takie bardzo minimalistyczne i no z początku nawet tak nie wiedzieliśmy, kiedy on, czy ono się już zaczęło, czy się nie zaczęło i to było jakby też w nim zabawne, nie? Że goście tak przynieśli trumnę, stali przy niej i tak nie wiedzieliśmy, czy my czekamy na coś, czy nie czekamy, czy to już jest przedstawienie, czy się spóźniają. I tak no i bardzo fajnie przeszło to płynnie w taką dużą dawkę humoru, takiego bardzo specyficznego. Tak, dwóch gości z trumną, jak to ująłeś. W ogóle nie powiedzieliśmy o najważniejszej rzeczy, o deszczu. Tak. Tuż przed godziną 17 bodajże, gdy to przedstawienie miało się zacząć, w Gliwicach zaczęło padać. Trochę się baliśmy, czy nie sprawi to, że punkt zostanie odwołany, punkt programu, ale do parku dotarliśmy w tym deszczyku i okazało się, że ludzie są zgromadzeni, aktorzy z tej grupy teatralnej, także byli na miejscu w strojach, właśnie w strojach takiego konduktu pogrzebowego. Trzymali trumnę opartą o ławkę, no i przedstawienie się zaczynało w deszczu, co dodawało jeszcze całości klimatu. I jest zabawne w kontekście drugiego przedstawienia, które miało się odbyć trochę później, ale nie uprzedzajmy aż tak faktów. W każdym razie dwóch panów stoi z trumną, niesie ją, trochę tam postękuje przy tym, stawia ją na takim, nie wiem, postumencie i stojaku na trumny i zaczyna się nietypowe show. Zaczyna się coś a la czuwanie przy trumnie, oczekiwanie tak na, nie wiem, no, na złożenie jej w grobie, przy czym nietypowe, bo na przykład jeden z panów się nudzi,
i rzuca na podłogę gazetę, żeby poczytać, tak, żeby nie stać tak bez sensu zupełnie. Drugi z panów gdzieś tam się irytuje, ale po chwili stwierdza, że sam by chciał na przykład poczytać. Albo jeden z panów bierze piłeczkę ping-pongową i zaczyna podrzucać w powietrzu, gdy drugi nie patrzy. Albo też, gdy drugi zauważa, to wyjmuje paletkę do tenisa stołowego i zaczynają grać w ping-ponga na trumnę. To jest tego typu humor i wiecie, w podcaście pewnie to nie wybrzmi, ale gdy stoicie na żywo, tak, z dwoma dorosłymi mężczyznami w strojach pogrzebowych, właśnie takich żałobnych, przy trumnie, w parku, gdzie pada deszcz i stoi tłum ludzi ubranych na kolorowo, tak, jest sobota, lato, wszystkie odcienie po prostu, wszystkie barwy tęczy i nie tylko. Najróżniejsze stroje, najróżniejsi ludzie, mali, duzi, młodzi, starzy. I macie dwóch gości, którzy grają w ping-ponga na trumnie. I to trwa kilka sekund, bo to jest jedna z wielu scenek takich rodzajowych tutaj przy tej trumnie. To płacze się ze śmiechu, po prostu nie da się wytrzymać. Ty stanąłeś trochę z tyłu, trochę z boku, więc cię nie widziałem, bo ja wybiłem tam do przodu. Ale powiedz, przemówiło to do ciebie? Bawiło cię to? Tak, tak. Nie było to, czego się spodziewałem, to znaczy nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale bardzo dobrze mi się to przyjęło. I to brzmi też troszkę jak może łamanie jakiegoś tabu, tak? Taki czarny humor na zasadzie zabawa nad trumną, ale jednocześnie, znaczy ja w ogóle mam takie historie w rodzinie, nie tylko w rodzinie, wśród gdzieś tam znajomych rodziny, jak to drzewiej bywało, nie? Że było to czuwanie w domu i tam też ludzie, no część wiadomo, była w głębokiej żałobie, a część no tak przyszła z szacunku, ale gdzieś tam też sobie jaja robili czy coś. W mojej rodzinie krąży taka opowieść na przykład o tym, że grupa takich młodych mężczyzn rzucała w siebie ziemniakami. W takim właśnie, no przy tym czuwaniu żałobnym. I jeden rzucił ziemniakiem tak, że wpadł do trumny z nieboszczykiem. No ale głupio im było go potem wyciągać, tam się przepychać i to, więc go tak zostawili. No i facet potem twierdził, że go duch nawiedził, jak wracał do domu i spietrany uciekł z mieszkania i gdzieś tam do najbliższego sąsiada pobiegł zapłakany, nie? Że nie może wejść do domu, bo ma ducha w bramie. Myślałem, że ziemniak wyrósł później z grobu. Nie, o ziemniakach nic nie mówił, nie, ale mamy właśnie takie legendy. No w każdym razie, wiadomo, pogrzeb sprawa smutna i poważna, ale jednocześnie takie czuwanie, zwłaszcza z perspektywy pracowników, dla których to jest osoba obca, dla których to jest praca, codzienność, no to na pewno mają głupie pomysły, nie, w takiej pracy. I jak się na to spojrzy z tej perspektywy, to to nie jest jakoś, nie wiem, uwłaczające, wulgarne, właśnie łamiące tabu, tylko takie do bólu ludzkie i normalne. No tak, dokładnie taki na tym bazował humor pierwszej części, można powiedzieć, przedstawienia, bo ono właśnie części miało dwie. Tak, czyli na początku widzimy tych dwóch pracowników, nie wiem, domu pogrzebowego, którzy po prostu nudzą się, nie przywiązują większej wagi do samego zgonu, tylko po prostu wykonują swoje obowiązki w mniej lub bardziej absurdalny sposób. Natomiast druga część przedstawienia już z narracją w języku polskim, to była prezentacja specjalnej usługi pogrzebowej. Nie pamiętam teraz jej nazwy, ale chodziło po prostu o pogrzeb taki zindywidualizowany, spersonalizowany. Ja to Jont, bohater tego wieczoru. Darmowe Omega 2.0 Plus dla pana. Drodzy państwo, zastanawialiście się, dlaczego na Facebooku pojawiają się tylko smutne gwiazdki, smutne świeczki, kiedy ktoś odchodzi. My chcieliśmy to zmienić, dlatego z chwilą, kiedy odejdziesz, to nie będą dziesiątki, to będą setki tysięcy lajków. Facebook, Twitter, Instagram. Cała impreza będzie nagrana w 8K, ale musisz lepiej wyglądać. Dlatego w ramach Omega 2.0 Plus twoje wymarzone wakacje na Hawajach. Związany jakoś z osobą zmarłą poprzez dodanie pewnego rodzaju atrybutów do trumny na przykład, czy nie wiem, coś ala impreza tematyczna przy okazji pogrzebu. Co mam powiedzieć? No tak było. No i ta druga część miała troszkę inny już rodzaj humoru. Ja bym powiedział, że to w ogóle od takiej prostej komedii przeszło bardziej w stronę jakiejś takiej satyry czy groteski. Czyli było to takie no, mocno absurdalne, bo tutaj panowie najpierw właśnie personalizowali trumnę przez, nie wiem, dodanie jej psich uszu i języka, na przykład dla kogoś, kto był wielkim fanem
zwierząt, albo jakieś tam inne rzeczy. Przerobienie i na łódź podwodną. Właśnie, na łódź podwodną. No a później to rozkręciło się już w prezentację całego spersonalizowanego pogrzebu, do którego szukali ochotników sobie do pomocy w prezentowaniu jego i trafiło na nas. Znaczy, powiedzmy więcej. Zorganizowano pogrzeb w stylu właśnie beach party, w stylu... Takim hawajskim. No. Hawajskim. I ja stałem sobie z boku, ale tak dosyć blisko i też robiłem zdjęcia, troszkę tam kręciłem też to przedstawienie i nagle pan podszedł do mnie, tak widząc, że ja po prostu stoję z aparatem i telefonem jednocześnie i mnie wciągnął na środek, żebym był jednym z tancerzy przy trumnie. Później wezwał jeszcze ochronę dla trumny, żonę dla zmarłego, a potem szukał głównej atrakcji, czyli zmarłego. I trafiło na... Mnie. Tak, trafiło na Pawła. Założono ci koszulę hawajską. Podobno nienawidzisz koszul hawajskich. Nie, już je bardziej lubię. Kiedy oglądałem trailer Park Boys, to bardziej lubię, także nie bolało. Nie bolało. Dano ci dziwnego drinka, który wyglądał jak jakieś różowe chemikalia i zastanawialiśmy się obaj, czy można by tego spróbować. W końcu... ale nie próbowałem, to jednak podejrzewałem, że to może być kolorowa woda. Tak, w tle leciała... Nie wiem, jak to ująć, kurczę... No taki samplowana piosenka po prostu. O Paweł, o Paweł. Tak, no taki krótki sample po prostu na szybko przygotowany. Szła dalej narracja mówiąca o tym, że wszyscy tutaj zebrani ludzie chcą cię pochować, życzą ci śmierci. Tak, i czekają, aż w końcu mnie pogrzebią. No to było bardzo pokrzepiające. Tak, więc mieliśmy przedstawienie z udziałem publiczności, z wykorzystaniem jej. No i na koniec jeszcze zrobiono ci zdjęcie aparatem analogowym i z tą, nie z kliszą, tylko teraz uciekło mi słowo, no wdrukującym zdjęcie na miejscu, tak? Niestety zrobiono je pod słońce, więc niewiele na nim widać. To przez to jest bardziej upiorne. Tak, jest bardziej upiorne, poleciały może nie fajerwerki, ale konfetti, tego typu sprawy. Przedstawienie dobiegło końca, przeżyłeś. No, mimo wszystko. I jak wrażenia po spersonalizowanym hawajskim pogrzebie w Parku Chopina w Gliwicach w sobotę 16 lipca? Nie, no było spoko. Ja nie jestem może wielkim fanem tego, żeby być właśnie wyciąganym z tłumu do czegoś, ale to nie wymagali ode mnie w zasadzie niczego poza tym, żebym stał, więc w porządku. Jakby jestem w stanie to zrobić, żeby stać w miarę bez ruchu i się prezentować. I myślisz, że to przedstawienie zapadnie ci w pamięć na dłużej? Nie wiem, no na jakiś czas na pewno. Ja ci powiem, że właśnie totalnie się tego nie spodziewałem, bo spodziewałem się no nie mej sztuki, chociażby przez to, że to miał być teatr francuski, więc nie zakładałem, że ktoś będzie mówił po polsku. Po drugie, niekoniecznie nastawiałem się na komedię. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak myślałem, że jeżeli będą elementy komediowe, to tak dla przełamania jakiegoś ogólnego klimatu, ale raczej nastawiałem się na coś bardziej sztywnego. I ogólnie jest to doświadczenie dla mnie w 100% pozytywne, przezabawne. I to, że nas zaangażowano, sprawi, że właśnie ja to będę pamiętał pewnie długo, tak? Bo przyjechałem pierwszy raz do Gliwic i od razu takie atrakcje. Stałeś się lokalną atrakcją. Tak, pisano nas w gazetach, zdjęcia były. Tak jest. Więc fajne doświadczenie. No, dobra, to teraz trzecia atrakcja Gliwic. A nie, to jeszcze warto dodać, że miała być jeszcze druga część tego przedstawienia, które miało się odbywać już na rynku i pójść z rynku gdzieś. I chyba poszło w końcu, ale no jak się w momencie znowu, znaczy bo tak, bo po pierwszym przedstawieniu przestało padać w zasadzie momentalnie. Na sam koniec. Tak, i jak się zaczynało drugie, chyba półtora godziny później, to znowu zaczęło, ale tak lać, że po prostu uciekliśmy. Tak, zaczęło tak lać, że ludzie po prostu, nawet nie angażowani przez aktorów, tylko sami z siebie wyciągnęli parasolki, żeby ochronić aktorów i ochronić trumnę, co też było zabawne. Ale w końcu nawet aktorzy się poddali, uciekli z powrotem w bramę, a że my już to przedstawienie raz widzieliśmy, to uznaliśmy, dobra, nie będziemy się tam gnieść z tymi innymi ludźmi, tylko pójdziemy w miasto, pójdziemy do lokalu znanego ze zbioru opowiadań Nocne. Tak jest. Pawła Matei. O, twojego zbioru. No, tak się złożyło. Przypadkiem.
Tak, a przedstawienie no, zostało gdzieś tam na rynku, przy czym no, z tego, co wpisano w mediach lokalnych, no to ono się odbyło, tak? Mhm. No, tylko pewnie z poślizgiem. Tak, ale naprawdę tak lunęło, że to było niesamowite, a nie padało między przedstawieniami, tak, nie? Tak. Więc też taka zabawna anegdotka. No i właśnie, ruszyliśmy szlakiem też nocnych tego dnia. Ja tu muszę sobie karteczkę odwrócić, chyba zgubiłem kartkę, poczekaj. Znalazłem, mam notatki. O Jezus, dużo notatek. Spokojnie, to jeszcze inny podcast. Więc tak, byliśmy w Gliwickim Trójkącie i w kawiarni, lodziarni i minęliśmy czekoladziarnię, ale już była zamknięta. I to są wszystko trzy miejsca, które pojawiają się w twoim zbiorze. Tak, no znaczy byliśmy na większej ilości takich miejsc, ale to niekoniecznie pojawiają się wprost. No po prostu kręciliśmy się w okolicach centrum miasta, które no... Często w jakiś tam sposób opisuje, ale właśnie no, często ono nie jest opisywane tak, żeby dało się to, nie wiem, jasno przypiąć pineskę. Czyli nie siadasz na miejscu i nie robisz sobie, nie piszesz tego fragmentu opisu ulicy, będąc na tej ulicy, tylko bardziej korzystasz ze wspomnień, impresji, tak? No ja to centrum znam dosyć dobrze, więc nie muszę tam zaglądać w takim celu. Bywam w nim często. No i nie, przy okazji nie tworzę, tak mi się wydaje, jakichś takich szczegółowych opisów w książce, więc raczej to jest gdzieś w mojej głowie jakby te jakieś konkretne ścieżki, którymi idą bohaterowie, niż żeby to trafiało wszystko na papier. Mhm. Przypomnisz, jak się nazywała ta kawiarnia i ta czekoladziarnia, bo nie zapisałem sobie nazwy? Tak, bo to są miejsca, które ja przy okazji bardzo lubię, więc chętnie polecę. Odbiliśmy, to w ogóle zabawne, bo dwa razy te miejsca się pojawiają, znaczy w dwóch opowiadaniach pojawiają się te miejsca. Oba są związane, takie troszkę bardziej komediowe, czyli Nocne i Białe Damy nie są głupie. Tam się pojawiają obie te kawiarnie. Tak, i czekoladziarnia pojawia się w Białe Damy nie są głupie. To jest czekoladziarnia się nazywa Czekoladziarnia i to jest chyba jedno z najładniejszych takich miejsc w Gliwicach. Mają świetną czekoladę. Bardzo polecam i odbiliśmy się od niej, podczas gdy bohaterowie opowiadania w niej byli, a już po prostu przyszliśmy za późno. Z kolei trafiliśmy do kawiarenki. Byliśmy minutę po zamknięciu tak, jakoś. Tak, no. Co mnie troszkę zdziwiło, no ale oni się zamykają wcześniej. Z kolei trafiliśmy do kawiarenki z pasją, od której odbili się bohaterowie nocnych. Więc tak jakoś wyszło. No to jest jeszcze mniejsze. To jest miniaturowa kawiarnia, w której mają fantastyczne lody. Jedne chyba z najlepszych w Gliwicach. No i między innymi lody pietruszkowe. Ale mieli też kiedyś lody na przykład z czarnym czosnkiem. Super były. Te z marakują też są bardzo dobre. No wszystkie mają dobre, ale takie bardzo, bardzo... Oni to robią sami i tak dalej. Taki bardzo kraftowy lokalik. I mają bardzo gęstą czekoladę. Jeżeli zamawiacie tam czekoladę, to nie nastawiajcie się na taką, wiecie, wodnistą w dużej szklance, tak? Tylko nastawcie się na gęstą, słodką albo gorzką, w zależności od tej, którą wybierzecie czekoladę. Tak, więc rzeczywiście, troszkę tak na przekór opowiadaniom, trafiliśmy nie tam, gdzie bohaterowie, a tam, gdzie bohaterowie właśnie nie, bo było zamknięte, no meno. Byliśmy też w tym Gliwickim Trójkącie. Opowiedz o nim może trochę więcej, a potem ja powiem, jakie wrażenie na mnie zrobił. Znaczy tak, no to jest w gruncie rzeczy takie miejsce, które już troszkę jest legendą, a którą niekoniecznie już odzwierciedla. To jest zestaw trzech, powiedzmy, ulic niedaleko dworca, czyli Błogosławionego Czesława i pozostałych nazw nie pamiętam, sorry. I to są, ale to jak ktoś jest w Gliwicach, to pewnie kojarzy. To są takie ulice, które raczej kiedyś słynęły z tego, że są mało przyjazne dla ludzi, którzy tam nie mieszkają. Ale jedno, i no takie miejsca, gdzie się nie powinno zapuszczać. Tak kiedyś krążyła o nich legenda, która jest, podejrzewam, jeszcze do tej pory żywa i pewnie czasami prawdziwa. Ale w tej chwili miejsce to już mocną renowację zaczyna przeżywać, taki swój renesans, jak pewnie troszkę jak Nikiszowiec. Przy czym no jest to no nieduży fragment Gliwic, ale przy okazji moim zdaniem bardzo piękny, bo to są takie niedaleko dworca, więc niedaleko centrum stare kamienice, które momentami są potwornie zapuszczone, co oczywiście robi bardzo ładny klimat dla budowania tam horroru. No ale już też powoli jakby widać chyba tak, że są już odnawiane powoli, nie wszystkie, więc niektóre prezentowały się naprawdę epicko. Ale większość już tak naprawdę jest jedna tak mocno zapuszczona. No i tam na ulicy Krzywej chyba tak było, nie? Czyli takiej, którą najbardziej lubię z tego miejsca ulicy. Tak, ulica Krzywa, tam gdzie narodził się Syn Boży i nie tylko. I pająki. Tak, i tam gdzie zaginęła pewna dziewczyna z opowiadania Podłe Rejony, a potem stało się
Kuku też jeszcze, innemu bohaterowi. Tak. Powiem ci, że właśnie przez to podkreślanie, nie, że lepiej się na mnie zapuszczać po nocy, no to ja to kojarzyłem tak z punktu widzenia łodzi jak limanka, albo jak podwórka na Pomorskiej w środku nocy, albo tak upraszczając Bałuty. Bałuty to jest taka dzielnica, która jest dosyć mocno zaniedbana cały czas. Tam teraz się sporo też rewitalizuje, ale nadal jest masa rozpadających się budynków, takich zagrożonych rzeczywiście tym, że się rozpadnie, masa takich uliczek, gdzie no po prostu mieszka biedota i w związku z tym też często ktoś jest pijany, po prostu rozwalony gdzieś tam i tak dalej. Jest masa śmieci na ulicach. No niestety, a tu się okazało, że w sumie większość tych kamienic w tym trójkącie już jest jednak po rewitalizacji. Nawet takie nowe są tabliczki na nich, nie? Że to jest tam wyremontowane przez jakiś tam zarząd, spółdzielnie, coś tam i tak dalej. To jest tak trochę, ta ulica krzywa jest fascynująca, bo ona rzeczywiście jest krzywa. To nie jest taka ulica prosta, tylko taka właśnie krzywa jest. Taki zygzak, tak się złożyło. I tam przy niej jest jedna taka naprawdę... brzydka kamienica. Brzydka, ładna taka. Znaczy, w sensie taka zapuszczona, o, w ten sposób. No. Także fascynująca gdzieś tam, ale no nie chciałoby się tam mieszkać. I druga, która jest mniej zapuszczona, ale taka mroczna, ma dziwne balkony w ogóle, jakieś szafki na tych balkonach, tak, okna pootwierane, tak specyficznie wygląda i taka mroczna się też wydaje. Ale cała reszta, słuchaj, no ja po doświadczeniach z Łodzi moich, i nie mówię jakichś złych doświadczeń, tylko ogólnie, nie? Po mieszkaniu w Łodzi, to dla mnie to całkowicie spoko dzielnica, nie? W ogóle nie wiem, o co ci chodzi, nie? Dlaczego to jest trójkąt gliwicki? Znaczy, no ja tego nie wymyśliłem, nie? To jest legenda już taka stara, no ale właśnie, ona już dezaktualizuje się, tak jak chyba większość w Polsce takich miejsc, poza Łodzią pewnie. Tam muszą być jakieś enklawy, które zostaną dzikie. Muszą. Jak nie, to się je stworzy znowu. Umówmy się, Śląsk to jest cywilizacja, nie? Dobra. O, ale tak, no ale jakby nie patrzeć, miło było zrobić sobie zdjęcie na ulicy Krzywej. Byliśmy jeszcze w jakichś miejscach, których nie rozpoznałem? No nie wiem, na Zwycięstwa, ona się często gdzieś tam pojawia na przykład. Czyli to taka główna ulica, którą sobie chodziliśmy od dworca do rynku. No, ten Park Chopina też się pojawia... okolice rynku. Tam takie były ładne, też zaniedbane kamienice, takie ruiny, gdzie były w oknach te różne, wyszyte różne, w takie, jak to się mówi, takie serwetki jakby różne. Tak, takie wyszywane, wydziergane wzory, takie jakby właśnie serwety. No, ktoś sobie po prostu ozdabia ruiny, które miasto przez lata ignoruje, no i ludzie zaczęli tam jakieś różne kolaże wieszać na oknach, wieszać jakieś właśnie rzeczy robione na szydełku i tak dalej, żeby to w taki specyficzny sposób ozdobić. No to jakby buduje gdzieś tam klimat tego, co ja sobie piszę. Taka symboliczna, oddolna i gdzieś tam atrakcyjna dla oka inicjatywa. No dobrze, myślisz, że jeszcze będziesz pisał o Gliwicach? Pewnie tak, bo to nie jest tak, że ja piszę nich celowo, no gdzieś muszę osadzić akcję, a tam mieszkam. No teraz piszę opowiadanie, które się dzieje w Tarnowskich Górach, ale to dlatego, że z intencją do... No, jest intencja taka, żeby było w Tarnowskich Górach, ale do tych Gliwic na pewno będę wracał, no bo jest mi łatwo. Czyli Gliwice jeszcze będą straszyć? Na pewno. Nawet jak wyremontują ostatnią kamienicę na Krzywej? No to coś, wiesz, no to tak jak masz te wszystkie amerykańskie horrory, gdzie kiedyś był jakiś cmentarz indiański, a później masz ładny domek nowy, no też tam straszy. Aha, czyli nawet nie, że będziesz umieszczał akcję tam w latach 90., tylko po prostu no to... duchy przeszłości powrócą. No pewnie tak. Albo UFO. No UFO zawsze może przylecieć. Zawsze może. No dobra, to dzięki ci serdeczne za oprowadzanie po Gliwicach i za rozmowę. Dziękuję pięknie również. Piątka. Nawet było słychać. No, o to chodziło. I cóż, my się słyszymy z Pawłem jeszcze w kolejnych podcastach w najbliższych miesiącach, a ja za moment zabiorę was jeszcze do Zabrza. Na razie, Paweł. Cześć. Cześć. I się zbieramy chyba do kina. Dobra, wracamy do Kato. Słuchajcie, teraz opowiem wam o tym, co przyniosła mi wizyta w Zabrzu, a wziąłem udział w tak zwanej podziemnej przygodzie. Podziemnaprzygoda.pl to strona internetowa, która zbiera różnego rodzaju atrakcje dostępne w ramach sztolni Królowej Luizy oraz kopalni Guido w Zabrzu. Ja wziąłem udział w dwóch punktach programu, w dwóch atrakcjach
w dwóch szlakach, w dwóch możliwościach przejścia przez te obiekty, zacząłem od podziemnego spływu sztolnią przy ulicy Wolności 408. Tam się ten punkt zaczynał. Jak sama nazwa wskazuje, polega on, podziemny spływ, na spływie łodzią pod ziemią oraz na małym spacerze po dawnych terenach kopalni. Następnie zaś wyjeżdża się na powierzchnię kolejką, więc tak naprawdę mamy trzy rodzaje tutaj przemieszczania się. Najpierw płyniemy dość długo łodzią, następnie spacerujemy, po prostu przemieszczamy się pieszo, a na koniec wyjeżdżamy starą kolejką. I taka zabawa trwa mniej więcej 2 godziny, troszkę więcej chyba. No ale to tak plus minus. Płynie się najpierw takim wąskim tunelem, wąską rzeką podziemną, więc lepiej nie zaciskać palców na burcie, bo można je czysto teoretycznie stracić. Tak naprawdę jest bezpiecznie raczej, ale wiecie, BHP na pierwszym miejscu. W tunelu czasem jest zupełnie ciemno, czasem jest on delikatnie oświetlony takim w miarę mlecznym światłem, a czasami mamy dyskotekę na pełnej i różnokolorowe LEDy. Przy czym ja nie mówię tego, że to zabrzmiało tak, jak on się zlewał za przeproszeniem, ale to robi fajny efekt. Tak? Każdy znajdzie coś dla siebie, są takie momenty zadumy w tej totalnej ciemności, gdy się jest między tymi w miarę blisko położonymi względem siebie ścianami, tak, w tym właśnie wąskim podziemnym tunelu, a czasami zaś mamy te kolorowe światełka, które też w takiej przestrzeni dają ciekawy efekt taki wizualny, klimatyczny. No ogólnie jest tam ładnie, mimo iż jest to teren taki dość monotonny, jakby się zastanowić. Tak, mamy ściany kamienne czy inne dookoła siebie. Tam co jakiś czas zaczynają się pojawiać różnego rodzaju roślinki, ale właśnie to oświetlenie robi tutaj robotę. Mamy też przewodnika, bo oczywiście samemu tam się raczej nie wpłynie, a szkoda. I ten przewodnik to jest były górnik, który opowiada o historii regionu, o historii sztolni, daje trochę ciekawostek z zakresu pracy w takim miejscu, ale też wspomina o różnych takich rzeczach bardziej, nie wiem, naukowych, fachowych, w sensie trochę o geologii, geodezji, etc. I w gruncie rzeczy, wiecie, nie wyjdziemy po prostu z puchniętymi mózgami stamtąd, ale można się czegoś dowiedzieć autentycznie i to też jest oczywiście spory plus. Mamy też narrację audio odpalaną automatycznie w kilku miejscach, to znaczy dopływamy do punktu, gdzie na ścianie wyświetlany jest, czy narysowany jest, już nie pamiętam dokładnie, jakiś stworek, rzekomo żyjący w kopalni według legend, no i odpala się taka scenka audio teatralna, która prezentuje nam daną istotę i coś takiego chyba 2 razy się odpaliło w trakcie naszego tego przepłynięcia. Akustyka nie jest idealna, ale to też jest zawsze jakaś dodatkowa atrakcja, tak, jakieś urozmaicenie na tej trasie. Co istotne, jest relatywnie zimno i mówię o tym, bo w Zabrzu byłem w naprawdę upalny dzień i na górze lało się ze mnie, tak. Chwilę postałem w słońcu i już czułem, że moja skóra płonie, a pod ziemią przywitało mnie początkowo przyjemne zimno, ale na dłuższą metę to było niby 15-16 stopni, było chłodno, tak, że jeszcze przy bardzo dużej wilgotności, tak, mieliśmy te 15-16 stopni, bo to jest podziemna rzeka w wąskim tunelu, więc warto w takich warunkach jednak mieć bluzę, żeby gdzieś tam się nie zaziębić. Jak wyjdziemy, zwłaszcza tacy rozpaleni, wejdziemy właśnie do kopalni, a potem wyjdziemy znowu na to słońce, lepiej tutaj jakoś się izolować. I sam pierwszy raz byłem w kopalni, więc słuchałem przewodnika z przyjemnością i bawiłem się doskonale, a po wszystkim wróciliśmy tą kolejką na powierzchnię i trafiliśmy do pobliskiej strefy Karnal. Karnal to jest nazwa szybu, który tam dawniej był aktywny. Jest to aktualnie oddana od roku bodajże, od lipca 2021 roku, zrewitalizowana strefa naziemna tej sztolni Królowa Luiza. I
Ja nie planowałem się tam zatrzymywać, niczego o tej strefie nie wiedziałem, a spędziłem tam blisko godzinkę, bo poza wieżą widokową i klubem, pubem mamy jeszcze na przykład tak zwaną, znaczy nie tak zwaną, tylko wystawę lamp górniczych, która pokazuje, jak łatwo zrobić ciekawą wystawę interaktywną. Lampy górnicze, coś co mnie absolutnie nie interesuje. Tak, coś, o czym nie miałem bladego pojęcia przed wizytą w Zabrzu. No ale mówię, no dobra, no mam jeszcze chwilę, bo zapisałem się też na inną atrakcję w kopalni Guido. Ale mówię, no zdążę spokojnie, mogę tutaj chwilę zostać, to zobaczę, co po prostu ten zrewitalizowany teren ma do zaoferowania. Wchodzę do jednego budynku i światło gaśnie. Jest zupełnie ciemno. Nagle włącza się lektor, który zaczyna opowiadać o lampach. I po chwili pojawia się światełko, które oświetla dany typ lampy na takiej, znaczy małej, dużej, no to jest nie jakieś bardzo duże pomieszczenie, no i tam są takie szklane gabloty z tymi różnymi lampami i światło oświetla typ lampy górniczej, o której właśnie wypowiada się lektor. I jest mega klimat. W ogóle wszedłem tam na zasadzie zobaczmy, tak, co się wydarzy, co tam jest w środku i pewnie gdybym miał po prostu jakieś narracje na ścianie, tak, rozpisane w formie infografik, to bym na to rzucił okiem i poszedł dalej, a tak wysłuchałem całości z ciekawością, przyglądałem się właśnie tym lampom i potem jeszcze zacząłem szukać infografik, by doczytać kilka informacji. Naprawdę świetna rzecz. Równie dobrze sprawdził się VR w budynku obok. Można tam wejść, to jest budynek poświęcony ratownictwu górniczemu, znaczy wystawa, która tam się aktualnie znajduje. Tam już mamy światło i mamy też wielkie tuby, w których można sobie stanąć, założyć gogle i zaliczyć krótkie prezentacje czego? Tąpnięcia, wybuchu metanu, pożaru czy zalania chodnika, więc wszelkiego rodzaju katastrof, które mogą się wydarzyć w kopalni. I to nie wygląda może idealnie od strony technicznej. Trwa też raptem minutę, dwie, ale działa dużo, dużo lepiej niż zwykła opowieść czy film puszczany na Telebimie i tak naprawdę nawet zrobiło to na mnie lepsze wrażenie niż VR na wystawie Beksińskiego. Powiem wam, że na przykład zaliczyłem ostry dysonans poznawczy w kontekście zalewania kopalni, bo gdy rozmawialiśmy o tym z przewodnikiem, to jakoś tak wyobrażałem sobie powolne zalewanie tych tuneli. Także ta woda wypełnia je od góry, że tam jeszcze może można gdzieś podpłynąć, złapać powietrze. A tutaj w VR-ze zobaczyłem, że no nie, no jeżeli gdzieś tam mamy jakiś zbiornik wodny za ścianą i ta ściana pęknie, to ta woda zalewa cały tunel i kurczę, aż mi się zrobiło głupio, tak, że no zupełnie inaczej to sobie wyobrażałem. Więc bardzo mała rzecz, ale wrażenie robi niesamowite. I w jeszcze innym pomieszczeniu, właściwie w dużym budynku, można zobaczyć największą maszynę parową w tej części świata. Już nie pamiętam, tak, czy ona była największa w Europie Wschodniej, czy w ogóle w Europie, czy gdzie tam, ale jest czynna, o to też chodzi. Największa czynna taka maszyna parowa i można ją zobaczyć właśnie w ruchu. Jest przeogromna, ma po prostu gigantyczne tłoki i wszystko, więc naprawdę robi wrażenie. I pewnie można tam zobaczyć coś jeszcze, ale ja musiałem lecieć na ulicę 3 maja 93, gdzie czekały na mnie, wait for it, mroki kopalni. Mroki kopalni to druga atrakcja, na którą się zapisałem. I cytując stronę internetową podziemnej przygody, cytuję, takiej ciszy nie usłyszysz nigdzie indziej. Takiego mroku nie zobaczysz nawet w najciemniejszą noc. Odważ się i zjedź górniczą windą, szolą, prawie 120 pięter w dół. 120 pięter. Dotrzyj do najsurowszych zakamarków kopalni, dokąd jeszcze niedawno dostęp mieli tylko zawodowi górnicy. Labiryntem czarnych korytarzy pomaszeruj ich śladami. A na koniec wyprawy, w nagrodę za twój wysiłek, górnicza kolejka zabierze cię wprost do podziemnego pubu na porcję śląskich smakołyków i kufel kraftowego piwa Guido. Nie wiem dlaczego, ale strasznie się nastawiałem na taki weirdowy spacer w absolutnej ciemności i też ze względną ciszą.
Czy nie wiem, jakby to miało wyglądać, ale jakoś tak to sobie w głowie ułożyłem, no ale to jednak jest atrakcja dla całej rodziny. Może nie dla absolutnie najmłodszych, ale dzieciaki też tam powinny sobie z problemem poradzić. Z nami było kilka młodszych osób, no i bawiły się myślę nieźle. Zresztą co ciekawe, w tych mrokach kopalni młodsi uczestnicy nie płakali, a przy tym spływie podziemnym jeden chłopiec wpadł w jakąś panikę, w którymś momencie zaczął płakać na tej łódce i po prostu no, strasznie się bał. I się śmieje, tak? No bo już jest faktum, ale w głowie tego chłopca to nie było absolutnie zabawne. Ale wracając teraz do mroków kopalni, w każdym razie mimo to, że to nie jest horrorowa atrakcja, to było to gryfne experience, bo to 355 metrów pod ziemią to jest troszkę inny świat. Tam rzeczywiście jest ciemniej i ciszej. I nawet jeżeli byłem jedyną osobą z grupy, która nie miała cały czas włączonej czołówki, tej lampy na kasku, to i tak w kilku wąskich przejściach te lampki niewiele dawały. Tam naprawdę jest ciemno i przy kilku przejściach, gdy człowiek sobie po prostu gdzieś tam świeci pod nogi, no to i tak się czuje, jakby był no, w absolutnej ciemności. Dodatkowo różnica ciśnień robi swoje, bo w którymś momencie pojawia się szum w uszach. To nie jest nic strasznego, tak? To jest po prostu jakieś tam ciekawe jeszcze doświadczenie, tak fizycznie, fizjologicznie. Jest też trochę cieplej niż w tej sztolni na wodzie, ale nadal chłodnawo, tak przyjemnie chłodno. Przewodnikiem tutaj też był były górnik i opowiadał nawet chyba jeszcze ciekawiej. Tak masę historii poznałem o tym, jak to drzewie bywało w takiej kopalni. Facet skupiał się na ciekawostkach i zabawnych anegdotach z samej pracy. Zresztą to też jest jakoś tam wpisane w to przejście, w ten szlak, bo w niektórych miejscach są kartki właśnie z zapisem takich historii, jeszcze napisane po śląsku. I to robi robotę, bo chyba właśnie o to chodzi, żeby nie było zbyt mroczno, zbyt przerażająco, zbyt upiornie, cicho, żebyśmy się też pośmiali, no i to działało. Tak, rzeczywiście te anegdoty były zabawne i sam je będę pewnie wspominał jeszcze długo. Podobno ten szlak, którym szliśmy, ma ponad 1,5 kilometra. Niby niewiele, ale całość, to przejście trwa jakieś 2,5 godziny, nawet trochę więcej i część tej trasy to są takie umiarkowanie strome schodki w dół lub w górę, a w tym jeszcze pojawiają się takie trudniejsze przejścia, przede wszystkim jedno, gdzie przez kilka minut idzie się w dół lub w górę w taką trasą z bardzo niskim stropem i powiem wam, że strasznie doceniłem mój kask, bo gdyby nie on, to przeżyłbym chyba ze 20 wstrząśnień mózgu na takim właśnie, nie wiem, 5-minutowym przejściu i wróciłbym z jakąś dziesiątką rozcięć i pęknięć na głowie. Powaga, ja starałem się uważać, tak, ale jak człowiek nie jest przyzwyczajony i tak idzie, no, trochę się schylając, tak, trochę ala kucając, jednocześnie musi patrzeć pod nogi, żeby się tam nie poślizgnąć czy coś, no to w tych warunkach co chwilę waliłem głową o strop i to czasami tak ostro, tak mocnawo. I teraz się śmieje, nie? Jak szalony. Ale nie, wy wiecie, że ze mną to już tak było jeszcze przed Zabrzem, więc nie zwali się tego na Guido. W każdym razie strasznie nie było absolutnie, ale mimo wszystko dla fanów grozy to jest klimatyczne przejście, tak? I to są fajne, inne takie, zwłaszcza dla kogoś, kto jest z innej części Polski, tak? Inne doświadczenie i ja bardzo polecam tę trasę. Nawet bardziej niż ten spływ. Spływ też jest bardzo przyjemny, ale to mroki, mimo iż są po prostu chodzeniem, tak, pod ziemią, a nie właśnie tym płynięciem podziemnymi rzekami, to chyba zapadną mi na dłużej w pamięć. Chyba zrobiły na mnie większe wrażenie. Za to jedną rzeczą, której absolutnie nie polecam, to najniżej położony pub na świecie, który znajduje się na końcu tej trasy, do którego się tam przejeżdża. Też przez moment krótki wsiadamy na koniec do kolejki, on nas dowozi do tego pubu i tam obok jest też winda, która zabiera ludzi co pół godziny do góry. No i zapowiadano właśnie, że można tam zjeść śląskie przysmaki, pyszne ciasta, spróbować najróżniejszych kraftowych piw.
A ostatecznie okazało się, że 3/4 oferty akurat nie było. Tak, nie ma żadnych ciast, nie ma żadnej kraftowej zagrówki. Z posiłków jest żurek. No i właśnie musiałem się zadowolić takim biednym żurkiem. Żurkiem za 17 zł za małą porcję. I absolutnie do tego dostałem niekraftową zagrówkę. Piwo, które mogę kupić sobie w Lidlu. Więc bida z nędzą, a ceny jak za węgiel. Ale mimo to, tak poza tym właśnie pubem, który okazał się no kaszaną straszną, to Zabrze dostaje ode mnie okejkę. I cały ten mój śląski wywczas jest gryfni. Myślę, że to bardzo zaliczony, bardzo udany urlop teraz zaliczyłem. Śląskie weirdy, tak, Dom Strachu, Mroki Kopalni, Przedstawienie Funeralne, Siódmak, Beksa, Grupa Janowska, Cronenberg. No właśnie, Cronenberg. Ale o nim usłyszycie już w kolejnym nagraniu. A teraz tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Trzymajcie się. Hej!